Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wyjazd teren, godzina 4:06, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na pole, można włączyć wykrywacz. Wybieramy program. Pole 1. Częstotliwość 15 kHz. Czułość maksymalna. Wybieramy kanał. Balans do gruntu. Dzisiaj sobie wykrywacz dostroję automatycznie, nie trybem śledzenia, tylko automatyk. Dobra. Głośność maksymalna 25. Głośność poziomu żelaza 25. Sygnał wiodący 8, ilość tonów dźwiękowych 5, dyskryminacja jest na 0, prędkość przemiatania 3. Mam jakiś ciekawy sygnał. Ponad 70 na skali. Zasięg wchodzi z około 20 cm nad ziemią, ale pamiętajmy, że ta ziemia jest troszeczkę spulchniona, więc powietrze dostała słabsze przewodzenie będzie. Ale spróbujemy to kopnąć. Gdzieś tutaj jest. Pinpointer, jak słyszycie, dobrze działa. O, jest. Kamerkę przestawię. Mam to w dłoni. Monetka jest jakaś. Jakaś monetka, nie za duża. Zaraz sprawdzimy. 5 groszy z drugiej RP. A rocznik. Mocno zaklejony, ale chyba rozszyfrujemy. 23 albo 25, chyba 25. O, taka przedwojenna monetka. Z głębokości około 20 cm. Słoneczko na szczęście wyszło, a ja sobie macham. Czułość maksymalna 25. Jak słyszycie, wykrywacz praktycznie się nie odzywa, a ja słucham sobie ptaszków śpiewających wiosną.
nad Bugiem. Coś się odezwał, ale to jakieś malutkie żelazo musiało być. O, i dalej cisza. Jak nie ma sygnałów, to nie słychać, że wykrywacz pracuje. Sami słyszycie to dobrze. Mam jakiś sygnał, ale bije na żelazo. Zasięg z ponad 40 cm wchodzi w powietrzu. Pamiętamy, że dyskryminacja jest zero, więc dużo żelaza dzisiaj będzie wchodziło. Tutaj jest. Czuję nawet, że cewka coś dotyka twardego. Dyskryminacji zero, ładnie dawało sygnał na żelazo, ale taka duża nakrętka, klucz 28, może 32. Znalazłem kolejny ciekawy sygnał. Zasięg wchodzi z 10-15 cm nad ziemią. Na skali ponad 80. Ciekawe, co to może być. Trochę wieje. Obrócę się z tej strony, bo strasznie wieje, żeby jakiś dźwięk nagrać. Dobra. To wyszło z jakiejś głębokości 20 cm. O, już jest. Mam to w dłoni. Odkładamy krecika. I sprawdzam. O, jest jakiś guzik. Jest jakiś guzik. Zaczniemy od, tradycyjnie od łóżka, którego chyba nie ma w tym guziczku. Co za guzior? No, chyba carski. Carski. Piechota. Proszę bardzo. Taki guziczek. Kolejny sygnał znaleziony. Zasięg wchodzi z 10 cm. Ale pamiętajmy, że to pole było spulchnione kilka dni temu. Dobra, wykopiemy i dowiemy się, co tutaj jest. Już wyszło. W
tej dużej grudce. Gdzieś tutaj. O, patrzcie, monetka wystaje. O, i wygląda chyba na jakąś kopiejeczkę. Tak mi się wydaje, że ta kopiejka. Raczej tak, jedna kopiejeczka. Ale bardzo zaklejona. Trochę wieje, jak słyszycie. Pogoda znów się pogorszyła. Ale nie odpuszczam. Macham dalej. Jest kolejny sygnał na skali około 60. Zasięg wchodzi z 20 cm. Spróbujemy to wykopać. Wyszło. Mam to w dłoni. Głębokości 20 cm ponad wyszedł kawałeczek łuseczki karabinowej. Zapewne jakiś mosin. Proszę bardzo. I mam kolejny sygnał. Zasięg wchodzi z 15 cm nad ziemią. Zobaczymy. Troszeczkę głębiej będzie. Już trochę lepszy sygnał. O, chyba widzę. Chyba widzę, wypadło. Patrzcie tutaj. O, mam jakąś monetkę. Jakaś mała moneta z głębokości 15-20 cm i to chyba będą 2 grosze z drugiej RP. Tak, 2 grosze, ale nawet ładne. Ładnie zagrała. Rocznik. Może uda się rozszyfrować. Na podsumowaniu, po umyciu będzie wiadomo. A tymczasem mała przerwa obiadowa. Jak niedziela, to niedziela. Rosół trzeba zjeść na polu. Mam kolejny sygnał. Zasięg wchodzi z 30 cm na skali ponad 40. Wyszło. Czyli nie był za głęboko, do 15 cm.
Chyba monetka jakaś. Jest jakaś moneta. Chyba 5 zł z PRL-u. Ponownie, tak. Ktoś tu je pogubił. Taka monetka na 15 cm. Jest kolejny sygnał. Zasięg wchodzi z 10-15 cm nad ziemią. Niezbyt ciekawy ten sygnał jest na skali ponad 30, ale trzeba kopać. Już wyszło. Głębokość 15 cm. Raczej nie głębiej. Jest kolejny sygnał namierzony. Zasięg wchodzi z 10 cm na powierzchni, może 15. Na skali około 30. Niezbyt specjalny sygnał, ale trzeba kopać. Czasami może być niespodzianka. Wyszło. Wyszło z głębokości 15-20 cm. O. Gdzie to jest? O. Jakaś kulka. Jakaś kulka. Taka malutka. Bielutka. Raczej z broni czarnoprochowej. Kolejny sygnał namierzony. Ładny sygnał. Zasięg wchodzi z 20 cm. Na skali około 80. Już wyszło. Nie było za głęboko. O, jest monetka jakaś. O, tutaj. Jest chyba jakaś moneta. Głębokości 10-15 cm, ale w takiej bardzo pulchnej ziemi. Zaczęło trochę padać mocniej. Nie jestem pewny, czy nie będę musiał się ewakuować z pola, bo dzisiaj taka pogoda była przewidziana, taka pół na pół. Na ryzyko przyjechałem, ale musiałem, bo w tygodniu ma być jeszcze gorzej. Będzie otwarcie sklepu, więc nie będę miał czasu przyjechać na wykopki.
może przejdzie, ale widzę, że siwa ściana jest tam od strony Skrychiczyna, Zagórnika. I może być słabo, może być ewakuacja. Ale pół godziny wytrzymam, dopóki nie przemoknę w tej kurtce. Płaszcz przeciwdeszczowy mam w aucie, ale już nie ma sensu iść do auta, bo jeszcze jedna długość pola mi została tutaj. W tym błocie nie będę kopał. Widzicie, co się dzieje na polu. Ale wykrywacz przy maksymalnej czułości, widzicie, nawet nie świruje. Deszcz mu nie przeszkadza. Może to przejściowe, więc macham dalej. Padał deszcz, a teraz sypie grad. No, znów się robi ekstremalnie. Sterka nie ma łatwych testów ze mną. Patrzcie, co się dzieje. Masakra. Trzeba lecieć tam z X-terką, bo podobno garnek złota jest na końcu tęczy. Tylko jest problem, muszę przepłynąć Bug i mieć pozwolenie na kopanie na Ukrainie. Ale to się załatwi, lecę. Przez pół długości pola głównie były same śmieci. Na Ukrainę nie udało mi się dostać. Jestem zmęczony i przemoknięty, a więc trzeba skończyć poszukiwanie na dzisiaj. Pogoda się poprawiła znów, jak widzicie, ale kurtka cała mokra i spodnie, więc trochę słabo jest. Czas zawijać do domu i zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jestem już w domu, a to są śmieci z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc możemy zaczynać podsumowanie. Troszeczkę tych fantów udało się podczas tego wypadu wykopać i zaczynamy od góry. Kawałeczki i trzy łuseczki karabinowe, dokładnie te trzy to będą od Mauserka. Dwie kuleczki to prawdopodobnie są pociski od Czarnoprochowca. Dwa czubeczki ołowiane. Monetki, dwie piątki z PRL-u, kopiejki nieczytelne. Monety z drugiej RP również nieczytelne. Taki kawałeczek guziczka i guzik carski piechota, ale niestety bez uszka. Fanty tym razem nie są zbyt rewelacyjne. Pogoda troszeczkę była słaba, zalało mnie deszczem i zasypało trochę gradem. Jakoś przetrwałem tą nawałnicę, ale dzięki temu i tej wytrwałości udało się tych fancików troszeczkę wykopać. Specjalnie ponownie nagrywałem pełne ujęcia, żebyście widzieli, jak ich sterka dawała sobie radę z tymi wszystkimi obiektami. Fanty nie są zbyt rewelacyjne, ale tak czy tak druga RP mnie bardzo cieszy. A więc tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!